Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Na północ od Warszawy, Warmia i Mazury w XX wieku. Powoli zbliżamy się do końca tego cyklu, ale jeszcze kilka takich spotkań przed nami. Dzisiaj naszym gościem jest dr Radosław Gross z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Powitajmy brawami pana doktora. Pan dr Radosław Gross specjalizuje się w historii przemian społeczno-gospodarczych na Warmii i Mazurach, ale również w kontekście tych samych zmian, które następowały w okresie stalinizmu w całej Polsce. Zajmuje się również, przepraszam, skutki grypy. Zajmuje się również historią organizacji młodzieżowych w okresie stalinizmu, między innymi powszechną organizacją Służba Polsce. I właśnie dlatego dzisiaj zaprosiłem pana doktora na spotkanie na przystanku Historia tutaj w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej, żebyśmy wspólnie porozmawiali sobie o tym zjawisku, które niekiedy nazywamy stalinizmem, ale oczywiście o tym zjawisku w odniesieniu do Warmii i Mazur, jak te procesy, te zmiany, te wydarzenia związane z tak zwanym stalinizmem tam, na północ od Warszawy się odbywały, się toczyły. Panie Radosławie, panie doktorze, zapraszam. Przypominam, formuła tych spotkań polega na takiej dosyć może swobodnej dyskusji. Jeszcze tylko podłączymy coś, tak? To może. A tu jest. Jest miejsce. Mhm. Jest tu. Coś tam będzie pewnie w tle sobie leciało. Najpierw spróbujemy wspólnie porozmawiać o pewnych głównych wątkach związanych ze stalinizmem, a potem będzie chwila na to, abyśmy ewentualnie porozmawiali z Państwem, posłuchali pytań, może jakichś własnych refleksji na ten temat. Panie doktorze, zacznijmy od takiego pytania związanego z próbą definicji. Co to jest stalinizm? Czy my w ogóle prawidłowo używamy tego określenia? I skąd się to określenie wzięło? Czy ten stalinizm rzeczywiście różni się jakimiś procesami, jakimiś zjawiskami od tego, co na terenie Warmii i Mazur, ale również całego kraju miało miejsce wcześniej. Tu mamy daty chronologiczne, czyli 48-56. Jak byśmy zdefiniowali to pojęcie? Generalnie, proszę Państwa, jeśli chodzi o pojęcie stalinizm, jest problem w naszej historiografii, dlatego że różni historycy różnie umieszczają w czasie tak zwany stalinizm. Najczęściej przyjmuje się te daty, które Państwu tutaj podaje, czyli lata 1948-1956, chociaż takie sytuowanie w czasie stalinizmu polskiego spotyka się z obiekcjami niektórych historyków, zresztą trzeba przyznać, że mających częściowo rację, dlatego że twierdzą oni, że w ten sposób niejako trochę łagodzi się ten okres poprzedni, czyli lata 44-48, i w pewnym sensie próbuje się jak gdyby wybielać tam ten okres władzy PPR-u jeszcze przed zjednoczeniem z PZPR-em, jako okres, powiedziałbym, właśnie bardziej łagodny od tego, który rozpoczął się w roku 48. Tymczasem wiemy, że już u zarania tych rządów mieliśmy do czynienia z masowymi represjami, czyli w zasadzie one się zaczynają już w 44 roku. I ja Państwu tutaj przygotowałem próbę wyjaśnienia tego pojęcia stalinizm i przyjętego w zasadzie tego pojęcia rozumianego dla lat 48-56, bo jednak większość historyków sytuuje okres polskiego stalinizmu właśnie na ten czas, od 48 roku do 56. Co do stalinizmu sowieckiego, radzieckiego, nie mamy wątpliwości. Się zaczyna mniej więcej w 29 roku po przejęciu władzy przez Stalina, po przystąpieniu do kolektywizacji, się kończy wraz z jego śmiercią i powolnym upadkiem tego systemu od 53 do 56 roku, do 20 zjazdu KPZR. Natomiast w przypadku Polski, tak jak powiedziałem, jest pewien problem, chociaż większość historyków uznaje rok 48 za początek stalinizmu, ale ten polski stalinizm, czy polska wersja stalinizmu, jest określana, czy jest sytuowana w tym czasie, między innymi dlatego, że był to okres,
który był najbliższy totalitaryzmowi w Polsce powojennej. Jednak lata 48-56, system sprawowania władzy, system panowania nad społeczeństwem, próba opanowania społeczeństwa, w tych latach była najbliższa systemowi totalitarnemu, stąd najczęściej historycy okres stalinizmu stują na ten okres, lata 48-56. Ja czasami odnoszę wrażenie, że to pojęcie zaczęli stosować sami komuniści, żeby odróżnić tak zwany dobry socjalizm czy dobry komunizm od tego czasu jakichś tam błędów i wypaczeń. Oczywiście my wiemy, bo w jakiś sposób również z własnego doświadczenia, że ten okres błędów i wypaczeń obejmował znaczną część, może nawet cały ten czas kilkudziesięcioletnich rządów PPR, PZPR w Polsce. Niemniej jednak stworzone zostało po to, żeby jak gdyby rzeczywiście usprawiedliwić ten czas wcześniejszy, choć rzeczywiście ta skala represji była ogromna już w tym czasie do 1948 roku. To wobec tego, dlaczego data 48 jest uważana za ten początek stalinizmu? Co się wtedy dzieje? Przy czym od razu chciałbym, żeby jak gdyby ta odpowiedź pokazała, czy te zmiany, które mają do czynienia w kraju, miały również odzwierciedlenie w odniesieniu do Warmii i Mazur. Tak, no rok 48 to przede wszystkim rok przełomu, jeśli chodzi o partię komunistyczną. To jest początek budowy systemu monopartyjnego. W zasadzie PPR wchłania PPS, tworzy jedną partię PZPR i podporządkowuje pozostałe koncesjonowane partie, całkowicie je w zasadzie ubezwłasnowalniając. Więc system sprawowania władzy już różni się od tego sprzed roku 48. Oczywiście zanim doszło do zjednoczenia, do tak zwanej akcji scaleniowej, bo tak to wówczas nazywano, trzeba było oczyścić PPS z tych nieprawomyślnych, czyli z tego prawego skrzydła, także częściowo PPR, i te procesy, które działy się w całym kraju, one również miały miejsce na Warmii i Mazurach, czyli proces tak zwanego oczyszczania PPS-u na Warmii i Mazurach również miał miejsce w 1948 roku. Według najnowszych badań mniej więcej około 2000 członków PPS-u na Warmii i Mazurach zostało usuniętych z partii przed zjednoczeniem, czyli do grudnia 1948 roku 2000 byłych członków PPS-u. Tych, którzy no, byli postrzegani jako bardziej niezależni, po prostu zostali usunięci z partii przed zjednoczeniem z PPR. Czy ten proces wywoływał jakiś sprzeciw i w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej, ale także no, mamy do czynienia nieco późniejsze wprawdzie, ale zjednoczenie Ruchu Ludowego, tak to się pięknie mówiło, czyli znowu Stronnictwo Ludowe, które było zdecydowanie słabszą partią niż PSL, PSL niestety rozbite na skutek represji na niewyobrażalną skalę stosowanych przez aparat bezpieczeństwa i połączenie tych sił, tam próby jeszcze rozbijania poprzez tworzenie jakichś efemeryt, polecenie, nowe wyzwolenie i tak dalej. I znowu powstaje Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Czy te procesy unifikacji partii politycznych wywoływały jakiś opór w społeczeństwie, czy też po prostu już społeczeństwo było tak steroryzowane, że przyjmowało biernie to zjawisko budowania systemu no, prawie monopartyjnego? W samych partiach, same partie, to jest dosyć ciekawe, na Warmii i Mazurach były infiltrowane przez PPR. Mamy wspomnienia jednego z byłych sekretarzy, pierwszych sekretarzy PPR, Kalinowskiego, który 20 lat później, po tych wydarzeniach z lat 46-47, kiedy był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PPR w Olsztynie, wyraźnie wspomina o tym, że niektórzy działacze wchodzący w skład kierownic partii, takich jak Stronnictwo Ludowe czy PPS, byli niejawnymi członkami PPR-u. I on wyraźnie pisze o tym, że oni byli członkami PPR-u, wiedział tylko on jako pierwszy sekretarz i drugi sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, a ich legitymacje leżały u niego w szufladzie. Natomiast w swoich partiach oni pełnili rolę, dzisiaj możemy powiedzieć, takiej swoistej piątej kolumny, czyli naprawdę reprezentowali interesy PPR-u. I w roku 48 w przypadku PPS-u ci działacze, de facto PPR-owcy, którzy oficjalnie uchodzili za członków PPS, oczywiście byli wielkimi zwolennikami, gorącymi zwolennikami zjednoczenia. Próbowali pociągać za sobą tak zwanych jednolitofrontowców. Wszystkich, natomiast tych, którzy byli przeciwko, no, oskarżano o to, że działają wbrew interesowi państwa, wbrew interesowi ruchu robotniczego i tych należało gdzieś eliminować.
podobnie rzecz się miała ze Stronnictwem Ludowym, ale także i Polskim Stronnictwem Ludowym, tak? Więc te partie były infiltrowane przez PPR. Co ciekawe, Stronnictwo Demokratyczne, które powstało na Warmii i Mazurach w 1945 roku, jak z kolei wspominał pierwszy w historii, pierwszy sekretarz KWPPR Sokołowski, powstał z inspiracji PPR-u. Ta partia powstała, zawiązała się do struktury wojewódzkiej Stronnictwa Demokratycznego z inspiracji PPR-u. Tak? Napisał wprost, z naszej inspiracji, tak? Z naszego polecenia został zorganizowany Komitet Wojewódzki Stronnictwa Demokratycznego. Także partie te były już infiltrowane w tym okresie wcześniejszym. Co potem ułatwiło właśnie komunistom w 1948 roku, właśnie pełne zdominowanie sceny politycznej. W zasadzie po wyborach, po 1947 roku, ta scena polityczna na Warmii i Mazurach została w pełni zdominowana przez komunistów, natomiast te pozostałe partie nie odgrywały już tak dużej roli jak wcześniej. Częściowo można tutaj mówić o dosyć istotnej roli Stronnictwa Ludowego, bo to warto podkreślić. Na Warmii i Mazurach to była specyfika, trochę różniąca ten region od pozostałej części kraju, dlatego że w skład Stronnictwa Ludowego wchodziło, w skład kierownictwa tej partii wchodziło część działaczy wywodzących się z Warmii i Mazur, czyli Mazurów. Kierownictwo tej partii stanowili Mazurzy z Jerzym Burskim na czele. Tam wchodził Bogdan Wilamowski, więc byli to działacze miejscowi i co warto podkreślić, oni też piastowali dosyć istotne funkcje w administracji, bo między innymi przejęli stanowisko przewodniczącego Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, tak, to należało do nich. Wilamowski był wicewojewodą, także piastowali dosyć istotne funkcje. Walter Późny starostą w Szczytnie? Tak, Walter Późny, tak jest, starostą w Szczytnie, przy czym sam, co do samego Wilanowskiego, no ten wspomniany przeze mnie Kalinowski wspomina, że on był właśnie kryptokomunistą, bo jego legitymacja miała leżeć u niego w biurku, tak jest, w szufladzie. Ten proces likwidacji odrębności politycznej różnych partii, ale także nie partii, był bardzo charakterystyczny, bo on się odbywał nie tylko na tym poziomie przenikania szeregów przez tych tajnych działaczy PPR-u. Ogromne znaczenie miała tu rola też aparatu bezpieczeństwa, czy aparatu represji, ale także taką pałkarską metodę stosowano. W 1947 roku odbywał się zjazd powiatowy. To taki przyczynek może trochę a propos współczesności także Związku Nauczycielstwa Polskiego, który po prostu przyszli na ten zjazd ludzie, którzy nie byli członkami Związku Nauczycielstwa Polskiego, byli członkami Polskiej Partii Robotniczej. Na zjeździe zapisali się do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Interweniowała milicja i UB, chcąc zerwać zebranie, kiedy nie chciano ich wybrać do władz powiatowych. I w ten sposób Polska Partia Robotnicza przejęła lokalne struktury ZNP. I to jest tylko jeden z wielu przykładów analogicznych działań wobec innych stowarzyszeń czy organizacji, które z założenia nie miały charakteru politycznego. Potem dotyczy to również organizacji młodzieżowych. Zgadza się, przy czym tutaj jest też dosyć ciekawy przypadek w Mrągowie miał miejsce. Chodziło o Związek Samopomocy Chłopskiej, czyli organizację związkową, pracowniczą na wsi, którą komuniści tworzyli z pewną myślą o tym, aby realizowała jej politykę na wsi. I w 1946 roku też jest znamienne przejęcie władz w ZSH przez działaczy PPR, dlatego że tam główną rolę odgrywali działacze PSL-u, tak? To był jeszcze końcówka 1946 roku i na zebranie, w którym miano dokonać wyboru nowych władz, zostali wprowadzeni funkcjonariusze UB. I dotychczasowe kierownictwo zostało wyprowadzone, zrewidowane, usunięte z sali. PPR już wybrało swoich działaczy do skład kierownictwa. Tak więc tego typu metody, tak jak tutaj pan doktor mówił, pałkarskie, były stosowane także i w innych organizacjach społecznych. Tak? Obok ZNP, także właśnie ZSH. To jest czas jednoczenia partii politycznych, wymuszonego przez komunistów, więc powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, powstaje chwilę później Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, o jego roli być może w procesie kolektywizacji jeszcze będziemy mówić, ale następuje też zjednoczenie organizacji młodzieżowej,
jest słynny zlot młodzieży we Wrocławiu, na tak którym jest. Zostaje on scalony, następuje ta deklaracja scalenia poszczególnych organizacji Związku Walki Młodych, tej przybudówki PPR-u, ale również Związku Młodzieży Wiejskiej Wici i innych, i powstaje organizacja, która z jakiegoś powodu stała się takim mitem tamtego czasu, czyli Związek Młodzieży Polskiej. Jak sprawność tej organizacji wygląda na Warmii i Mazurach, bo ja specjalnie jakoś tego nie badałem, ale z takich szczątkowych poszukiwań dochodziłem do wniosku, że ta organizacja była tak naprawdę wielką fikcją, liczną, ale pozbawioną rzeczywistego zaplecza społecznego. Zgadza się. 21 lipca 1948 roku dokładnie, czyli dzień przed tym świętem, że tak powiem, doszło do zjednoczenia ruchu młodzieżowego. Miał on niejako wyprzedzać zjednoczenie partii politycznych. I rzeczywiście cztery przybudówki, cztery młodzieżówki wówczas zjednoczyły się, a więc młodzieżówka, tak jak pan doktor powiedział, PPR-u, Związek Walki Młodej, młodzieżówka Ludowców, czyli Związek Młodzieży Wiejskiej Wici, młodzieżówka PPS-u, czyli Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, czyli OMTUR, i młodzieżówka SD, czyli Związek Młodzieży Demokratycznej. Wspólnie stworzyły Związek Młodzieży Polskiej, który miał być wzorowany na organizacji komsomolskiej, sowieckiej. Tak? Czy miała to być taka kuźnia kadr młodzieżowych, kuźnia kadr przyszłej partii politycznej, i z tą myślą Związek był powoływany. Oczywiście była to organizacja, która była pozbawiona zupełnie autonomii i tak naprawdę działała, funkcjonowała w oparciu o dyrektywy, instrukcje, zarządzenia przychodzące odgórnie, i z mniejszym bądź większym efektem one były wcielone w życie, przy czym oczywiście spotykały się z ogromnym oporem. Szczególnie na Warmii i Mazurach ten opór był dość silny, dlatego że dużą część młodzieży, blisko 20%, stanowiła młodzież tak zwana autochtoniczna, która była szczególnie oporna na tego typu działania, na wszelkie działania. Autochtoniczna, czyli młodzież miejscowego pochodzenia, tak? Młodzież miejscowego pochodzenia, młodzież rodzima. Można ją rozumieć jako młodzież autochtoniczną polską, czyli Warmiaków i Mazurów, ale także autochtoniczną niemiecką. I oni byli szczególnie oporni wobec wszelkiej indoktrynacji. Doświadczyli już jednej indoktrynacji hitlerowskiej i nie bardzo chcieli też ulegać drugiej, czyli tejże stalinowskiej, i we wszelkiego rodzaju sprawozdaniach, informacjach o działalności zarówno ZMP, ale także i służby Polsce, odnajdujemy właśnie takie skargi miejscowych instruktorów, lokalnych instruktorów na to, że bardzo, bardzo ciężko im się pracuje z młodzieżą tak zwaną autochtoniczną, dlatego że młodzież ta bardzo niechętnie udziela się, angażuje, bierze udział w różnego rodzaju zadaniach, akcjach itd. No ale potem właśnie z tej młodzieży, wybiegnę nieco w przyszłość, rekrutował się jeden z takich sztandarowych bohaterów Związku Młodzieży Polskiej, literat całkiem zdolny, pochodzący z Wejsun w powiecie piskim, Gerard Skok. Gerard Skok, tak jest. I to był taki wyjątek, który miał potwierdzać regułę, tak bym powiedział. No to był działacz młodzieżowy miejscowego pochodzenia, postawiony właśnie na bardzo eksponowanym stanowisku, bo w pewnym momencie został szefem zarządu wojewódzkiego ZMP w Olsztynie, czyli no stał na czele struktur wojewódzkich tej organizacji. Był członkiem komitetu wojewódzkiego PZPR z tego tytułu także. No i rzeczywiście był takim wyjątkiem potwierdzającym regułę, tak bym powiedział, który świadczył o tym, że rzeczywiście młodzież ta jednak się nie angażowała w tego typu działalność, tak? Wolała stać na uboczu i była dosyć bierna. Przypadek Gerarda Skoka jest o tyle charakterystyczny, że rzeczywiście to jest typowe dla komunistów, że jeżeli nie ma masowego udziału w jakiejś strukturze, a mamy jednego rodzynka, tak, to trzeba go wyeksponować, żeby stworzyć wrażenie, że wszyscy autochtoni, młodzież autochtoniczna popiera, uczestniczy, jest aktywna i tak dalej. Ale on po 1956 roku opublikował taki tekst, w którym wręcz, ja nie wiem, to można nazwać pewnego rodzaju spowiedzią
takim pokajaniem się za to zaangażowanie w szeregach ZNP w latach 50. Tak jest, zadanie własnej twarzy. Tak, i to też jest dosyć charakterystyczne, że on tak radykalnie się z tej swojej wcześniejszej działalności wycofał i jej wyparł w jakiś sposób. Postać Gerarda Skoka jest charakterystyczna, rzeczywiście sporo też potem pisał, więc to jest bardzo intrygujące, osoba, taki przykład awansu jednego z nielicznych działaczy młodzieżowych właśnie z szeregów młodzieży autochtonicznej. Ale czy tylko ta młodzież autochtoniczna niechętnie podchodziła do tego, indoktrynowania w szeregach Związku Młodzieży Polskiej? Bo mamy też przecież, pewnie do tego tematu jeszcze przejdziemy przy innej okazji, ale mamy młodzież wywodzącą się z tak zwanych środowisk repatrianckich, która chyba też niekoniecznie angażowała się w budowanie tych struktur komunistycznych. Tak, ja wspomniałem tutaj o młodzieży autochtonicznej ze względu na specyfikę w Armii Mazur, ale obok młodzieży tak zwanej autochtonicznej mieliśmy młodzież różną, różnego pochodzenia, w tym także dzieci przesiedleńców z Kresów. Dzieci przesiedleńców z Kresów i generalnie cała ludność kresowa niechętnie angażowała się w przemiany, w udział w władzach lokalnych, niechętnie zostawali oni członkami partii, niechętnie też, tak jak powiedziałem, gdzieś brali udział w tych przemianach lansowanych przez władze. Podobnie młodzież niechętnie uczestniczyła w różnego rodzaju organizacjach koncesjonowanych, w tym Związku Młodzieży Polskiej, także niechętnie poddawała się indoktrynacji. Było to społeczeństwo głęboko wierzące. Ono charakteryzowało się, no, różniło się od pozostałej części społeczeństwa w Armii Mazur tym śpiewnym akcentem, tym, że wywodzili się z tych samych miejsc, tym, że przeżyli już komunizm na własnych barkach. Pamiętajmy lata 39-41. Oni doświadczyli komunizmu w tym okresie. Także byli już nauczeni tego, czego można się spodziewać po komunizmie, po władzy komunistycznej, więc oni byli uprzedzeni, ewidentnie uprzedzeni do tej władzy. Ja troszeczkę zajmując się konspiracją na tamtym terenie i w latach 40., i w latach 50., zauważam, że tak jak w całym kraju na przełomie lat 40., 50. wraca fala konspirowania i to są zarówno środowiska dawnych konspiratorów, którzy zdążyli już się wycofać z struktur organizacyjnych, tworzą jakieś własne nowe formy działalności, ale szczególnie mocno ta fala drugiej konspiracji jest widoczna właśnie wśród młodzieży. Niedawno była otwarta wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Zapomniane ogniwo, właśnie o tej drugiej konspiracji młodzieżowej, o tej konspiracji głównie harcerskiej, ale nie tylko harcerskiej lat 40. i głównie 50. Na Warmii i Mazurach było według takich moich szacunków ponad 20 takich niewielkich organizacji, czasami kilkuosobowych, czasami organizacji bardziej grup towarzyskich niż struktur zorganizowanych, które grupowały młodzież. W stosunku do centrum kraju to niewiele, ale w porównaniu z innymi tak zwanymi ziemiami odzyskanymi to jest całkiem sporo, muszę powiedzieć. I zauważyłem jedną prawidłowość, mianowicie rzeczywiście w tych organizacjach młodzieżowych lat 50. szczególnie widoczni są młodzi ludzie, których rodzice czy oni przesiedleni zostali z utraconych Kresów. To jest rzecz charakterystyczna dla tych środowisk. Zgadza się, tak. W zasadzie te organizacje, o których pan mówi, można doszukać się takiej organizacji w każdym mieście powiatowym. W każdym mieście powiatowym gdzieś tego typu organizacja się zawiązywała i czytając sprawozdania UB z tych lat, to odnajdujemy, czy to w Ostródzie, czy w Pasłęku, czy w Olsztynie, czy w Morągowie, tego typu organizacji. Chyba tą najgłośniejszą była harcerska organizacja podziemna Iskra i Wiesław Kasberu, który został za to skazany, za udział i za przewodniczenie tej organizacji na 12 lat więzienia. I do 56 roku, od 50 roku do 56 roku siedział w więzieniu i tam doczekał amnestii w 56 roku. To jest młody człowiek. To jest o tyle ciekawy przykład, bo rzeczywiście większość tych organizacji lub grup towarzyskich, które podejmowały jakieś działania przeciwko komunizmowi, raczej ograniczały się do wąskiego środowiska. Natomiast w przypadku harcerskiej organizacji podziemnej tu widać autentyczny, wielki rozmach, plany przetworzenia, rozbudowania struktury ogólnokrajowej,
takie, można powiedzieć, inspe, okręgi, obwody w całym kraju, szukanie kontaktów, no i to jest tak naprawdę zaprzeczenie pewnej konspiracyjnej logiki, bo tam wypisano nazwiska osób, którym nawet nie zaproponowano współpracy, natomiast przewidywano, że to może być w przyszłości dobry kandydat na współpracę z harcerską organizacją podziemną, więc stąd trudność, czy takie zapisane osoby można uznać za członków, czy potencjalnych członków, ale to jest również próba pozyskania broni, to jest wydawanie własnej gazetki, czyn na całkiem przyzwoitym poziomie. W lutym 1950 roku wyszedł pierwszy taki numer, zaraz zresztą zaczęły się aresztowania. To jest próba zbierania pieniędzy, szanowni państwo, poprzez emisję cegiełek daru narodowego, które miały być sprzedawane, miały określone nominały, każdy był numerowany, żeby nie było nadużyć i w ten sposób zamierzano pozyskiwać środki na finansowanie działalności. To są obozy harcerskie, które ta organizacja organizowała w 1949 roku. Więc rzeczywiście rozmach tej harcerskiej organizacji podziemnej był imponujący, przynajmniej te zamierzenia stworzenia organizacji ogólnopolskiej i tutaj taką postacią numer jeden był rzeczywiście harcerz białostocki zresztą, Wiesław Kazberuk, który był sądzony w takim pokazowym procesie odbywającym się w olsztyńskim ratuszu. To jeden z wielu przykładów organizacji, ale takiej najsilniejszej. No dobrze, a jaki był poziom kadr tych działaczy ZMP, PZPR-u tamtego czasu? Ja badając ten czas wcześniejszy dochodziłem do wniosku, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy gdyby nie wsparcie no właśnie resortu siłowego i Sowietów, nie mieliby najmniejszych szans intelektualnie i organizacyjnie przejąć w Polsce czy w regionie władzy. Czy ta opinia, można ją przełożyć na rok, na lata 50. na PZPR i ZMP? No, zdecydowanie. Była to zarówno jedna, jak i druga organizacja. Mówi się, że były to organizacje kadrowe. Przy czym pamiętajmy, że garnęli się do tych organizacji ci, którzy często liczyli na szybki awans. Nie zawsze byli to ludzie ideowi, szczerze wierzący w to, co głoszą. Często znajdujemy w ich szeregach sporą część karierowiczów. I ludzi, którzy też z drugiej strony łatwo dawali się, czy poddawali się indoktrynacji. Także duża część, szeregi kierownicze i kierownicze szczeble tych organizacji, no, trzeba przyznać, że rzeczywiście składały się z ludzi, powiedziałbym, intelektualnie, jakościowo nie najlepszych, nie najwyższych. Zresztą jeżeli czyta się sprawozdania, no to czyta się też, to też dostrzegamy to, jakim językiem były one sporządzane. Często bardzo prostym, prymitywnym językiem, wnioskowanie, sposób wnioskowania, również bardzo uproszczony, schematyczny. No to świadczy także o jakości tych ludzi, którzy te sprawozdania pisali, sporządzali. Ja muszę powiedzieć, bardzo cenną uwagę pan doktor tutaj przedstawił, bo kiedy czyta się rzeczywiście dokumenty Polskiej Partii Robotniczej z lat 40, no w przypadku Olsztyna 5-48, to mamy do czynienia z językiem prawie analfabetów, ale którzy piszą szczerze. Oni piszą szczerze o swoich problemach, o konfliktach wewnątrz partii, o problemach z pijaństwem. To wszystko w tych sprawozdaniach partyjnych znakomicie można odczytać. Natomiast przychodzi końcówka lat 40. i mamy do czynienia dalej z językiem osób niezbyt sprawnie badających piórem, ale ten język zupełnie się zmienia. Tak jest moje odczucie. Oczywiście. Jakaś nowomowa powstaje. Powstaje nowomowa, powstaje pojęcie wróg klasowy, tak? Postrzeganie wszystkich konfliktów właśnie w tej perspektywie, w tym pryzmacie klasowym. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy, no to jest wina wroga klasowego, nie jakieś tam obiektywne problemy, tylko zawsze szuka się jakiegoś kozła ofiarnego i tym kozłem ofiarnym jest przeciwnik ustroju. Najczęściej ktoś, kto wywodzi się z niewłaściwej warstwy społecznej, czyli syn bogatego chłopa, ewentualnie syn inteligenta czy jakiegoś kupca, tak? To są ci wrogowie ludowi, im nie wolno ufać i takie uproszczone rozumowanie i tłumaczenie niektórych zjawisk nieprzychylnych władzy odnajdujemy w tych dokumentach. To język ewidentnie zmienia się, ta narracja partyjnej sprawozdawczości od 1948 roku jest już zupełnie właśnie inna, ale podobnie rzecz się ma w tej narracji ubeckiej.
dokumenty do 1948 roku inaczej były redagowane, nieco właśnie innym językiem, inaczej to było wyjaśniane, a po 1948 roku znowu mamy ten uproszczony schemat, czyli wróg ludowy, jeszcze raz wróg ludowy się pojawia. Tak? Taki przykład, kiedy spotyka się informacje o pijanym zetępowcu, no to nie są rzadkie informacje, to najczęściej powodem jest, że wróg klasowy przeniknął w nasze szeregi. No i na jakimś tam zebraniu wiejskim działacz młodzieżowy, który pojechał agitować, został przez tego wroga klasowego spity, a chyba w Baranowie koło Mrągowa pojawił się taki wątek, że po spiciu został zanurzony w beczce ze smołą i wytarzany w pierzu. I tak goniony przez wieś. Koniec cytatu z pamięci. To też pokazuje, jaki był stosunek społeczeństwa do tych agitatorów spod znaku Związku Młodzieży Polskiej, którzy przyjeżdżali na wieś zakładać struktury wiejskie organizacji. Tak, tutaj jeśli chodzi właśnie o tego wroga klasowego, przypomniał mi się też pewien przypadek, który zresztą opisałem w ostatniej książce, dotyczący kolektywizacji. I w czasie kolektywizacji między innymi władza wykorzystywała wycieczkowiczów, którzy udawali się do kołchozów sowieckich, powracali i mieli świadczyć o tym, że no to życie jest w kołchozach sowieckich syte, dostatnie i należy w Polsce takie kołchozy tworzyć. I między innymi żona jednego z chłopów na Warmii i Mazurach udała się na taką wycieczkę i po powrocie została przez męża pobita widłami, tak czytamy w sprawozdaniu. No i działacz partyjny, który przygotowywał to sprawozdanie, który pisał, zinterpretował to, co zaszło w sposób następujący, że mąż po prostu został upity przez wroga klasowego, przez dwóch bogatych chłopów ze wsi i dlatego w taki sposób, a nie inny potraktował swoją żonę. Został podpuszczony, mówiąc już prostym językiem, przez tych bogatych chłopów, czyli tak zwanych kułaków. No właśnie, jak patrzymy na aktywność tych organizacji, na przykład właśnie wrócę do Związku Młodzieży Polskiej, to też widzimy, że największa ta aktywność jest w szkołach młodzieży szkolnej, dlatego że nad tą młodzieżą najłatwiej sprawować kontrolę, bo to nie jest tylko kwestia, szanowni państwo, nie wiem, przekonania ideowego, żeby wstąpił ktoś do młodzieżówki komunistycznej, ale to jest kwestia, że w tym czasie, koniec lat 40. zmienia się całkowicie struktura szkolna. Wprowadzona zostaje 11-latka, zaczyna się tworzyć te szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie one programowo nie mają mieć lekcji religii. Szczególną wagę przywiązuje się do tego, aby młodzież nie uczestniczyła w różnych uroczystościach religijnych, rekolekcjach, misjach, pielgrzymkach, na przykład w szkołach pedagogicznych w tamtym czasie. Zgadza się, tak. Ciekawą rolę w tym czasie pełni ZMP w szkołach właśnie po 1948 roku, w momencie kiedy powstał, do 1956 roku. Zresztą bardzo dobrze to opisuje Krzysztof Kosiński w swojej książce, która liczy już kilkanaście lat, Życie codzienne w szkołach w okresie stalinizmu w Polsce, który właśnie bardzo ciekawy sposób opisuje to, jaką rolę działacze tego związku w szkole odgrywali, że nauczyciele ewidentnie bali się działaczy związkowych, dlatego że często działacze związkowi dyktowali to, co wypada nauczycielom i czego nie wypada nauczycielom. Oceniali nauczycieli, stawiali ich często pod pręgierzem. Skarżyli ich w stosunku do dyrektorów, że na przykład w nieodpowiedni sposób się zachowali, bądź uczcili jakieś święto związane z ruchem komunistycznym. Także nauczyciele byli, można powiedzieć, napiętnowani przez działaczy Związku Młodzieży Polskiej w szkołach w tym czasie. Czynnik młodzieżowy, czynnik społeczny uczestniczył w egzaminach maturalnych, a przynależność do ZMP lub brak tej przynależności był punktowany lub stanowił barierę przy przyjmowaniu na określone kierunki studiów, czy w ogóle na studia, więc to pokazuje skalę tej indoktrynacji, próbę z jednej strony umasowienia Związku Młodzieży Polskiej, próbę udaną, ale przez to organizacja była całkowicie bezideowa, składała się właśnie z karierowiczów, którzy myśleli tylko o tym, żeby przetrwać ten czas, choć oczywiście jakieś jednostki ideowe pewnie tam się również zdarzały, ale te narzekania na alkoholizm, na jakąś rozwiązłość, na jakieś, nie wiem, nie trzymanie się jakichkolwiek standardów przez tych młodych aktywistów ZMP, rzeczywiście oddaje prawdę o tym pokoleniu. Dlaczego my tak dużo uwagi
na to zwracamy, szanowni państwo, bo ja pamiętam, był taki moment chyba w latach 90., kiedy próbowano bronić tego pokolenia ZMP, że to była jednak próba pewnej ideowej postawy, choć rzeczywistość wyłaniająca się z dokumentów jest całkowicie odmienna. A Kościół? Kościół na Warmii i Mazurach. Proszę państwa, Kościół na Warmii i Mazurach, ale generalnie na tak zwanych ziemiach odzyskanych, no miał swoją specyfikę, bo pamiętajmy, że były to tereny, które przed wojną nie należały do Polski. No i teraz w momencie, kiedy zakończyła się wojna, powstał pewien problem. Tak? Co z organizacją kościelną na tych terenach? Kto ma sprawować władzę na tych terenach? Czy dotychczasowi biskupi niemieccy, czy być może ktoś inny, być może biskupi polscy, no ale tutaj w grę wchodziła jeszcze Stolica Apostolska, która przecież nominuje biskupów, więc powstał problem. Problem, który kardynał Chlądt starał się rozwiązać już w sierpniu 1945 roku, tworząc administratury apostolskie, 5 administratur apostolskich na ziemiach odzyskanych, w tym także w Olsztynie, i mianował, czy nominował administratorów apostolskich. W zasadzie nominowała je Stolica Apostolska na Warmii i Mazurach, w diecezji warmińskiej został nim ksiądz Teodor Bęcz. I to wywołało reakcję władz. To wywołało reakcję władz, dlatego że władze uznały powołanie administratur apostolskich za akt wrogi wobec państwa, wobec władz komunistycznych, dlatego że to nie było skonsultowane z władzami. Poza tym tworzenie administratur apostolskich podkreślało tymczasowość. Tymczasowość administracji. Tymczasem władze komunistyczne chciałyby podkreślić trwałość włączenia tych ziem do Polski, a nie rozwiązanie tymczasowe. Posłużyło utworzenie tych administratur, było jednym z pretekstów do rozwiązania konkordatu. Do rozwiązania konkordatu we wrześniu 1945 roku. Ten konkordat został wypowiedziany przez władze polskie. W kolejnych latach z jednej strony mamy Teodora Bęcza, czyli administratora apostolskiego, który zarządza diecezją apostolską w imieniu papieża. Tak? Z drugiej strony problem ten nie jest jeszcze rozwiązany. Problem dotyczący kościoła na ziemiach zachodnich, dlatego że formalnie nie jest podpisany żaden układ z zachodnimi Niemcami. Polska nie podpisała układu w sprawie granicy zachodniej, w związku z tym Stolica Apostolska powstrzymywała się przez długie lata przed powołaniem formalnych biskupów w diecezjach na ziemiach odzyskanych. To nastąpiło dopiero w 1972 roku po ratyfikacji układu między Polską i Republiką Federalną Niemiec po uznaniu granicy. Tak? Dopiero wtedy mieliśmy pierwszego już formalnie biskupa Tadeusza Drzazgę. Natomiast do tego czasu oczywiście stosunki państwo-kościół, które działy się w centrum władzy, tak, w Warszawie, one odbijały się również, miały miejsce, czy gdzieś dochodziły echa tych stosunków, docierały na ziemię zachodnie i północne, tak zwane ziemie odzyskane, w tym również na Warmię i Mazury. Warto wspomnieć tutaj też o własności kościelnej na tych terenach, własności ziemskiej. Mówi się, że na ziemiach tak zwanej dawnej Polski, tak, władza w 50 roku przejęła dobra martwej ręki, tak, od kościoła, odpowiednim dekretem. Tymczasem na ziemiach zachodnich ten dekret nie funkcjonował. Dlatego, że własność kościelną tak naprawdę władza przejęła już w 1946 roku na mocy dekretu z marca o majątkach opuszczonych i poniemieckich. I władza uznała, że te majątki, które przejmuje duchowieństwo, tak, na Warmii i Mazurach, czyli przejmuje na dawnych ziemiach niemieckich, one należą do państwa. Wykonanie tego dekretu z marca 1946 roku wstrzymano i tak naprawdę zaczęto to egzekwować w 1949 roku, kiedy powstały państwowe gospodarstwa rolne, kiedy zaczęto komasować grunty. I wtedy konfiskowano również grunty należące do kościoła na Warmii i Mazurach, blisko 4,5 tysiąca hektarów zostało skonfiskowanych i włączonych do gruntów państwowych. Tak? Pozbawiano w ten sposób kościoła majątków ziemskich. Parafie, zakony, klasztory, to wszystko było odbierane. To w głównej mierze dotyczyło kościoła katolickiego, choć nie tylko. W tym wykazie tych parafii znajdujemy także parafie ewangelickie. Później mamy rok 51, tak? I oświadczenie Rady Państwa, która wypowiedziała tymczasową administrację kościelną na ziemiach zachodnich, czyli
nakazano usunięcie administratorów apostolskich, w tym Teodora Bęsza z Olsztyna, i rzeczywiście został usunięty, i jego miejsce, czy miejsce administratorów, zajęli wikariusze kapitulni, czyli jako wybrani przez kapituły. Na Warmii i Mazurach wikariuszem kapitulnym został ksiądz Wojciech Zing, autochton zresztą. Adalbert, który zmienił imię na Wojciech. Imię na Wojciech, tak jest, który zmienił imię na Wojciech. I trzeba powiedzieć, że był wikariuszem przez 3 lata, do 1956 roku, do czasu aresztowania prymasa Wyszyńskiego, kiedy nie zgodził się na odczytanie listu władz państwowych episkopatu o aresztowaniu i za to stracił stanowisko. I jego miejsce zajął z kolei... Proszę, proszę. Wejdę w słowo, bo kiedy czytamy zapiski więzienne prymasa, jest ten moment aresztowania, kiedy jeden pies ugryzł jednego z beków, którzy przyszli go aresztować, i potem taka refleksja, że w obronie prymasa Wyszyńskiego stanął tylko Niemiec i pies. Niemiec, czyli właśnie wikariusz kapitulny ksiądz Wojciech Zing. I pies, który tam, nie pamiętam jak się wabił, który biegał po podwórzu i ugryzł funkcjonariusza bezpieki. Ta postać była niezwykła. Tak jest. No, była to postać niezwykła, którą również aresztowano. Tak? Kilka dni po aresztowaniu prymasa również jego los podzielił właśnie ksiądz Wojciech Zing, i jego miejsce zajął już, że tak powiem, wysunięty przez władzę, przez czynniki państwowe, ksiądz biskup Stefan Biskupski. Tak? On został nowym wikariuszem kapitulnym i sprawował tę funkcję do 1956 roku, do czasów biskupa Wilczyńskiego, tak? Tadeusza Wilczyńskiego. Także zresztą podobna sytuacja miała miejsce także w innych diecezjach na ziemiach odzyskanych, gdzie wikariuszami kapitulnymi zostali księża wysunięci przez władzę, blisko związani z tym ruchem księży patriotów. Silny był ten ruch księży patriotów na terenie Warmii i Mazurach? Na Warmii i Mazurach. Na Warmii i Mazurach zaistniał ruch księży patriotów, natomiast badacz tego zagadnienia, czyli ksiądz profesor Andrzej Kopiczko, no, nie precyzuje, że tak powiem, wielkości tego zjawiska. Nie precyzuje, czy było to szerokie zjawisko, czy nie. Wydaje mi się, że ono nie było szersze niż na pozostałym obszarze ziem polskich. Kiedy mówimy o kościele tamtego czasu, to mówimy także o tym negatywnym procesie tworzenia ruchu księży patriotów, czyli wykorzystywaniu osób doświadczonych bardzo mocno przez życie, a więc tych, którzy często trafiali do niemieckich obozów koncentracyjnych, albo w jakiś sposób na przykład współpracowali z partyzanką, także sowiecką. Wyłaniano ich z tego środowiska i pod pretekstem budowania, że my tu chcemy dokonać jakiegoś wsparcia tego waszego doświadczenia życiowego, tworzono ruch, który miał de facto rozbić kościół w Polsce, także na Warmii i Mazurach. Ale to także inne zjawiska związane z walką władzy przeciwko kościołowi. No bo w końcu to na Warmię trafił aresztowany prymas. Zgadza się, tak jest. Tuż po aresztowaniu na kilka dni trafił do Rywałdu pod Grudziądzem i stamtąd został przewieziony do Stoczka Klasztornego. To jest kilka kilometrów od Lidzbarka Warmińskiego do klasztoru. Zresztą ze swoich wspomnieniach pisał prymas Wyszyński, że ciemną nocą został przywieziony do owego Stoczka Klasztornego. Nie powiedziano mu, jaka to jest miejscowość. Ubecy, którzy go transportowali, nie oznajmili mu, jaka to jest miejscowość. Został niemal natychmiast zaprowadzony do pokoju celi, w której przebywał. I przebywał tam rok, do października 1954 roku. I wówczas przetransportowano go z kolei do Prudnika Śląskiego, a stamtąd do Komańczy. Ale ten rok spędził w Stoczku Warmińskim. Proszę Państwa, ja byłem, odwiedziłem te cele i są to naprawdę spartańskie warunki. Praktycznie niczego nie zmieniono w tej celi i sypialni oraz kaplicy księdza kardynała. Zresztą on w swoich wspomnieniach napisał, że przez ten rok nigdy mu się nie zagrzały nogi w Stoczku Warmińskim. Tak, tak było zimno po prostu w tym pomieszczeniu, w którym przebywał. Spartańskie warunki rzeczywiście, natomiast wokół piękny, nie wiem jak dzisiaj to wygląda, bo kiedy ja parę lat temu, on był dosyć zaniedbany, ale miał niezwykły potencjał ogród.
Jest już odrestaurowany. To piękne miejsce, więc to jest rzeczywiście miejsce atrakcyjne niezwykle, które warto odwiedzić. Tak jest, jak państwo będziecie gdzieś w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego, zachęcam, stoczek klasztorny. Warto naprawdę odwiedzić, niewielu ludzi wie. O Komańczy wiedzą wszyscy tak. W Bieszczadach, natomiast o stoczku warmińskim niewiele osób. Ja bardzo żałuję, bo jedna z moich koleżanek, pracownica delegatury olsztyńskiej Instytutu Pamięci Narodowej, kiedyś podjęła trud zgłębienia tych wszystkich podsłuchów, które tam były prowadzone. To jest niezwykle interesujący materiał. Miała powstać książka, w pewnym momencie gdzieś tam te prace zostały, się zatrzymały. Żałuję tego bardzo, bo to te opowieści, które ona przy okazji troszeczkę zdradzała rąbek tajemnicy, pokazują i te spartańskie warunki, i tą skalę infiltracji prymasa, który jest w odosobnieniu, a mimo to i tak jest kontrolowany i ma tego całkowitą świadomość. Tak, stale na bieżąco był kontrolowany, to nie ulega wątpliwości i miał tego oczywiście świadomość. Także to bardzo ciekawy przyczynek związany z historią też kościoła na Warmii, jakby na to nie spojrzeć. No dobrze, czyli mamy organizacje polityczne, którymi rządzą ludzie tak naprawdę nie nadający się do tego. Mamy młodzież, która ma być przyszłością komunistycznego narodu, która właściwie nie spełnia tych oczekiwań, które komuniści w niej pokładają, nie mają innego wyjścia w zasadzie. Mamy represję wobec Kościoła, który często jest też oskarżany o inspirowanie konspiracji młodzieżowej, o inspirowanie tego niezadowolenia, o wspieranie młodych ludzi, którzy na przykład nie chcą wstępować do ZMP, albo pomimo wstępowania do Związku Młodzieży Polskiej, na przykład, co jest bardzo dla komunistów deprymujące, uczestniczą w misjach albo w rekolekcjach, tak, że zamiast iść na wiejską zabawę, na organizacyjną zabawę, idą do Kościoła. Przypadkiem ta zabawa jest organizowana wtedy, kiedy w kościele odbywają się msze dla młodzieży. Także to są takie charakterystyczne wątki związane, myślę, że nie tylko z tym regionem, to jest typowe dla całej Polski. Czyli mamy ten element życia, można powiedzieć, społeczno-politycznego. Tak? Ale przecież stalinizm to nie są tylko te represje wymierzone wobec przeciwników politycznych, ale to są pewne inne procesy, które zachodzą. To są procesy osiedleńcze w dalszym ciągu, lata 40. i 50. To są procesy związane no właśnie z kolektywizacją. Jakbyśmy w skrócie omówili te wątki, osadnictwo. Dobrze. Proszę państwa, wyświetlę państwu, bo na jednym z kolejnych slajdów, zaraz wrócimy też do tych postaci. O, tutaj jest struktura społeczna ze względu na pochodzenie Warmii i Mazur do 1948 roku. Jak ona się ukształtowała? Zwróćcie państwo uwagę, że to był swoisty tygiel kulturowy Warmia i Mazury. Dlatego, że największą część społeczeństwa Warmii i Mazur, blisko połowę, stanowili osadnicy z tak zwanej dawnej Polski. Z centrali się mówiło. Z centrali, z województw centralnych. Dawna Polska, co określano, jaki obszar określano tym pojęciem, określeniem Dawna Polska i Nowa Polska, bo dwa takie określenia funkcjonowały. Nowa Polska to tak zwane ziemie odzyskane, natomiast Dawna Polska były to tereny II Rzeczpospolitej, które po 1945 roku weszły w skład państwa polskiego, czyli bez Kresów Wschodnich. Tak? To nazywano dawną Polską. A więc osadników z tak zwanej dawnej Polski było około połowy. Połowa część społeczeństwa Warmii i Mazur to byli osadnicy z dawnej Polski. Drugą społeczność stanowili przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, nieco ponad 20%. Zbliżoną wartość stanowili autochtoni polscy, tak byli wówczas oni już kategoryzowani, 19,3%. Przesiedleni Ukraińcy w ramach akcji Wisła, blisko 10%, 9,5%. I Niemcy, którzy jeszcze nie opuścili terenu Warmii i Mazur, to był 1%. Przy czym, proszę państwa, ci autochtoni polscy i Niemcy, to tak wykazywano w oficjalnych statystykach, przy czym ci autochtoni polscy, różnie można to rozumieć, dlatego że proces weryfikacji po 1948 roku był już bardzo brutalny w stosunku do niektórych i autochtoni byli zmuszani do podpisywania listy przynależności do narodu polskiego. To była ta ankietyzacja i paszportyzacja. To 52 rok, tak. Ankietyzacja. Natomiast teraz mówimy o weryfikacji. Po przybyciu na teren województwa olsztyńskiego Mieczysława Moczara w październiku 1948 roku proces weryfikacji ewidentnie przyspieszono.
to bardzo brutalnie. Moczar bardzo utrzymywał bliskie stosunki z Henrykiem Palką, szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie i wspólnie podjęli takie działania, żeby jak najszybciej zakończyć proces weryfikacji, bo ten proces weryfikacji napotykał opory miejscowej ludności, a więc tych, którzy przed wojną zamieszkiwali ten teren, oni nie chcieli się poddawać weryfikacji. Po tych pierwszych miesiącach, kiedy chętnie weryfikowali się, później nastąpił opór i ten opór po prostu brutalnie złamano. W ciągu dwóch kolejnych lat weryfikację zakończono do 50 roku. To wtedy pojawiają się w materiałach Urzędu Bezpieczeństwa bardzo częste informacje, że młodzież autochtoniczna demonstracyjnie mówi w języku niemieckim. Zgadza się. Wcześniej ci sami młodzi ludzie niekoniecznie demonstracyjnie stosowali ten język, natomiast teraz nagle się tak okazuje. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, z całą tak zwaną ludnością rodzimą, autochtoniczną, miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja. Pierwsze miesiące po wojnie to był okres, w którym ta miejscowa ludność bardzo chętnie się repolonizowała, bądź w stosunku do Niemców możemy powiedzieć polonizowała. Dlatego, że uznanie ich za Polaków gwarantowało pozostawienie ich na tym terenie i zachowanie majątku. W przypadku wsi to chodziło o gospodarstwa. Oni mieli prawo te gospodarstwa dalej zachować, jeżeli zostali uznani za Polaków. Tak? Więc oni początkowo chętnie się repolonizowali, chętnie poddawali temu procesowi weryfikacji. Ale w momencie, kiedy równolegle z tym procesem, równolegle z procesem weryfikacji od 1947 po 1948 rok następuje brutalna indoktrynacja, obserwujemy zjawisko odwrotne. To znaczy oni już nie chcą za bardzo żyć w tym kraju, nie widzą swojej przyszłości w tym systemie, w tym ustroju i myślą o tym, żeby opuścić teren Polski. Przy czym już w 1948 roku było bardzo trudno opuścić dobrowolnie ziemię polskie. Jeszcze w 1945, 1946 mieliśmy przecież wysiedlenia ludności niemieckiej i żadnych problemów nie było, ale już w 1948, 1949 to już był bardzo, bardzo duży problem. Ludność ta niechętnie poddawała się procesowi indoktrynacji. Gdzieś w jednym z dokumentów w 1952 roku Komitetu Wojewódzkiego PZPR przeczytałem bardzo ciekawe zdanie, ale znamienne. Jeden z członków Komitetu Wojewódzkiego w Olsztynie w czasie sesji zabrał głos i powiedział, w czasie posiedzenia powiedział, w pierwszych latach tak, ta ludność autochtoniczna chętnie się polonizowała, zaczęła mówić w języku polskim i tak dalej, i tak dalej. I co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy taką sytuację, że starsza młodzież autochtoniczna, licząca kilkanaście lat, mówi po polsku i rozumie po polsku, a sześciolatkowie, siedmiolatkowie, to był 52 rok, mówią wyłącznie po niemiecku, bo rodzice ich uczą tylko tego języka. Broń Boże, nie chcą ich wysyłać do polskich szkół i trwają przy języku niemieckim. Z czego to wynikało? No w głównej mierze wynikało to z tego, że proces repolonizacji następował w takich, a nie innych warunkach, w warunkach stalinowskich i był połączony z indoktrynacją, brutalną indoktrynacją komunistyczną. I ta ludność, ta społeczność również wobec niej podjęto próby rozbicia wewnętrznego, szukania wroga. Moczar powiedział między innymi w czasie jednego z posiedzeń Komitetu Wojewódzkiego, że trzeba skończyć z niesieniem pomocy tej ludności, no bo ich sytuacja była bardzo ciężka, bardzo trudna, a trzeba w niej dostrzec byłych SS-manów, byłych członków Gestapo i także to, że wśród tej ludności mamy sprzyjające środowiska, to jest tych, którzy wywodzą się z tych dołów społecznych i wrogów klasowych. I trzeba ich zantagonizować wzajemnie. Tak? I próbowano tego typu działania wobec nich podjąć. Czym to się skończyło? W 1952 roku, kiedy miano wydać dowody osobiste, poprzedzono tę akcję tak zwaną ankietyzacją. W maju 1952 roku przeprowadzono ankietyzację na terenie Warmii i Mazur. I w ankietach pytano między innymi o narodowość i język. 40% ludności tak zwanej autochtonicznej na Warmii i Mazurach pisało narodowość niemiecką. 40% po 7 latach rządów tak zwanej Polski Ludowej. No to był wynik fatalny i wtedy do działania przystąpiło UB. Próbowało wymóc na tych, którzy wypełniali ankietę, zmianę wpisu, wykreślenie i tak dalej, ale to zadziałało jedynie w 39 przypadkach.
Także nawet te działania... W 39 tak. przypadkach? Nie w 39%. W 39 przypadkach zdecydowali się autochtoni zmienić wpis narodowości z niemieckiej na polską. Mhm. Tak? A więc był to niewielki odsetek, czyli autochtoni byli ewidentnie uprzedzeni. I oni wyczekiwali dogodnego momentu na to, aby opuścić obszar Warmii i Mazur. I ten moment nastąpił w 1955 roku w grudniu, kiedy Polski Czerwony Krzyż i niemiecki, ten RFN-owski, podpisały porozumienie o łączeniu rodzin. I wówczas zapanowało pewne zjawisko, które między innymi niektórzy w pamiętnikach, w tym Karol Małek, napisał, że zapanowała istna epidemia na wyjazdy. Tak? Składano masowo podania o to, aby wyjeżdżać. No i trzeba powiedzieć, że nie wyjeżdżali Niemcy, proszę Państwa, w głównej mierze, ale w głównej mierze, bo Niemców w zasadzie już było niewielu, wyjeżdżali Warmiacy i Mazurzy, którzy zaczęli się uznawać za Niemców. Tak? Nie chcieli poddawać się procesowi komunizacji w Polsce. I jeszcze jedno, skończę. W latach 90., kiedy mamy już wolną Polskę, mamy kolejną znamienną sytuację. Na Warmii i Mazurach powstaje Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Niemieckiej. W ogromnej mierze są to potomkowie Warmiaków i Mazurów, nie Niemców. To jest skutek rządów komunistycznych w Polsce. Ja tych dokumentów nie widziałem, natomiast profesor Sakson gdzieś nam wzmiankował, być może w czerwcu będzie gościem naszego spotkania, że bo kolejnością następną po ankietyzacji była paszportyzacja, czyli wydawanie tych dowodów osobistych. Nie chcieli sobie Mazurzy, Warmiacy, nie chcieli fotografować się do tych dowodów, więc na przykład są zdjęcia, ja ich nie widziałem, to jest cytat z literatury, gdzie widać ręce, które trzymają czyjąś głowę. Do fotografii, tak? Bo nawet na takim poziomie ludzie stawiali opór, byle nie dać się przypisać, to jest dla nas przykre bardzo, polskości, żeby móc w przyszłości wyjechać, żeby to nie zamknęło drogi na wyjazd do Heimatu, do Niemiec, bo to nie jest ich kraj. I w większości byli to ludzie pochodzenia polskiego, czy ludzie, których przodkowie mówili w języku polskim. Rozmawialiśmy na poprzednich spotkaniach o tych zjawiskach, tych procesach. Więc wielki dramat tamtego czasu, do którego przyczynił się w dużym stopniu komunizm, zwłaszcza w tym takim najbardziej skrajnym wydaniu lat 40. i 50. Na inne grupy, te społeczne, narodowościowe, które się osiedlały. Mówiliśmy już o przesiedleńcach z Kresów Wschodnich, którzy niechętnie uczestniczyli w przemianach, w budowie nowej Polski, Służba Bezpieczeństwa, Urzędy Bezpieczeństwa. Ja badałem materiały Urzędu Bezpieczeństwa, jak byli postrzegani tak zwani repatrianci przez Służbę Bezpieczeństwa i początkowo Służba Bezpieczeństwa postrzegała ich z jednej strony jako taką ludność, powiedziałbym, dosyć niebezpieczną, z którą bardzo ciężko będzie pracować, dlatego że oni tradycyjnie myślą, są bardzo głęboko wierzący, bardzo blisko z sobą, że tak powiem, są zżyci, trzymają się i tak dalej. Natomiast z drugiej strony uważano, że jeżeli będą poddani odpowiedniej polityce, no to będą stanowili dosyć cenny element społeczeństwa, bo wiedzą, że na trwałe zostali przesiedleni, że w zasadzie ta myśl o powrocie to było jakieś tam marzenie, natomiast raczej już po kilku latach nie mieli złudzeń, że oni kiedykolwiek powrócą, czy to na Wileńszczyznę, czy gdzieś tam na obszar zaburzański. W związku z tym na poważnie zajęli się przemianami gospodarczymi na Warmii i Mazurach, czy to na wsi, Pozwolę sobie wejść w słowo, bardzo przepraszam, ale też pojawiał się taki wątek, że jest to grupa najłatwiejsza do takiej prorosyjskiej edukacji, ze względu na to, że tam język rosyjski jest bardziej znany wśród tych osób na przykład, ale też mówiono o tym, że największym dobrodziejstwem dla tych przesiedleńców było to, że przecież trafiają na ziemię, gdzie dostają znacznie lepsze gospodarstwa, znacznie lepsze zabudowania niż te, które utracili. Więc wydawało się, że to są te argumenty, które sprawią, że ci uchodźcy ze wschodu, wysiedleńcy ze wschodu, mimo wszystko są podatnym materiałem do przekonania na rzecz komunizmu. Chyba było inaczej. No, nie dało ich się do 1956 roku absolutnie przekonać, a już od 1949 roku, kiedy w praktyce zaczęto przeprowadzać kolektywizację, no to ta część społeczeństwa, właśnie przesiedleńcy, byli utrapieniem agitatorów. Utrapieniem, prawdziwym utrapieniem.
Wielu z nich, gdzieś tam zachowały się sprawozdania, w których pisano, że wielu z nich głośno na zebraniach tych gromadzkich stawało i mówiło, tośmy po to stamtąd, czyli właśnie z Kresów Wschodnich tutaj przyjechali, żeby tutaj nas spotkało to samo, tak? Czyli to zmuszanie do kołchozów. Myśleliśmy, że opuszczając tamte tereny my się uchronimy, tymczasem przyjeżdżamy, po paru latach spotyka nas to samo. Oni byli bardzo uprzedzeni do kołchozów i za wszelką cenę bronili się przed tym. Bronili się przed tym, ale oczywiście pozostała część im się przyglądała i te postawy gdzieś tam promieniowały również na innych, ale to była najtrudniejsza część społeczeństwa dla ówczesnych agitatorów do tego, żeby ich z jednej strony przekonać do kolektywizacji, ale w ogóle do budowy tego nowego ustroju. To było bardzo, 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 bardzo ciężkie. Natomiast zdecydowanie chętniej ten nowy ustrój, nowy ład, nowy porządek budowali przesiedleńcy z centrali. Przesiedleńcy, źle powiedziałem, osadnicy. Osadnicy. Tak? Osadnicy z centrali, bo oni sami dobrowolnie się przenosili na obszar Warmii i Mazur, przede wszystkim z północnego Mazowsza, ale także z Lubelszczyzny, z Kielecczyzny mamy osadników na Warmii i Mazurach. I dla nich, dla wielu z nich przede wszystkim był to swoisty awans materialny, bo dostawali większe gospodarstwa, lepiej wyposażone. Tymczasem tutaj mówię o starych, o dawnych ziemiach polskich, gdzie wieś była jednak przeludniona, rozdrobniona, no to było dla nich jakimś tam swoistym awansem. Oni w związku z tym chętnie się angażowali, oni stanowili trzon tego aparatu administracyjnego, ale także angażowali się w działalność partii politycznych. Właśnie przesiedleńcy tutaj z północnego Mazowsza przede wszystkim. No nie słucham tego z dużą sympatią, bo ja jestem z północnego Mazowsza, ale już trochę inna fala przesiedleńców, więc to jest inny czas na szczęście. Ale tak rzeczywiście było, ci uchodźcy ze wschodu mieli tą traumę obecności Sowietu w latach 39-41 i ona chyba największym była tutaj elementem takim sprzyjającym temu dystansowi niechęci wobec władzy komunistycznej. Choć wydaje mi się, że jednym z przyczyn tej postawy ludności pochodzenia kresowego była też ich, oni się trzymali razem. Kiedybyśmy spojrzeli na mapę tych poszczególnych osadnictw, Ukraińcy, przesiedleńcy z Kresów i tak dalej, to okazałoby się, że rzeczywiście te społeczności starają się trzymać razem, zamieszkują określone miejsca. I być może to był jeden z tych czynników, który też trochę chronił osoby wywodzące się tak zwane z zabuga przed wpływami indoktrynacji komunistycznej. Zgadza się, przy czym ten typ osadnictwa był postulowany także w stosunku do innych osadników, także z centralnej Polski. Jeżeli była taka możliwość, to starano się, aby osadnicy zasiedlający jakąś wieś pochodzili także z konkretnej jakiejś jednej wsi z ziem dawnych Polski, dlatego że te więzy społeczne między nimi już były zawiązane, więc łatwiej, tak sądzono, przypuszczano, będzie im funkcjonować w nowym miejscu i szybciej zagospodarowywać ten nowy obszar, nowe ziemie. Ja tu jeszcze nie wspomniałem o jednej cesze charakterystycznej osadników z Mazowsza. Była to przede wszystkim ludność stosunkowo młoda. To było młode pokolenie, najczęściej to byli dzieci, jakichś gospodarzy, którzy nie mieli szans na to, by przejąć gospodarstwo po ojcu, bo byli drugim, trzecim, czwartym dzieckiem. W związku z tym dla nich szansą na pozyskanie własnego gospodarstwa to były tak zwane ziemie odzyskane i tam właśnie szukali tej swojej szansy. Więc była to społeczność stosunkowo młoda. W stosunku na przykład do przesiedleńców z Kresów, bo z Kresów przybywały rodziny wielopokoleniowe. Wielopokoleniowe. To może też jest jeden z elementów tej odporności. Czy w ogóle możemy mówić o społeczeństwie Warmii i Mazur w tamtym czasie? O społeczeństwie jako pewnej całości. Pewnej całości. I, no właśnie. Raczej o konglomeracie społecznym, ja bym użył takiego określenia. Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, każda z tych grup miała swoją własną kulturę, tak? Swój własny obyczaj, niektórzy swój własny język, własne wierzenia, różniące się między sobą, tak? Więc była to jedna wielka mozaika, tygiel, kulturowy tygiel, tak można nazwać tę społeczność i na dodatek
integracja następowała w tym trudnym okresie. To jest ten okres stalinowski. Przyszło się integrować temu społeczeństwu w tak trudnych czasach, więc te procesy integracyjne no, były oczywiście utrudnione. I to pierwsze pokolenie bardzo trudno się integrowało. Integrowało się dopiero drugie pokolenie, tych, którzy się już urodzili, wtedy już widzimy, dostrzegamy te małżeństwa mieszane, tak i tak dalej. Ci przesiedleńcy ze wschodu nazywani byli Ruskimi, Mazurzy Szwabami, ci z centrali to byli Antki, ale ja pamiętam taką opowieść mojego kolegi Dietmara Serafina, Mazura właśnie, który mówił, że kiedy bawili się wojna, tych artefaktów wojennych w lasach było jeszcze bardzo, w głąb lat 50. bardzo wiele, to najbardziej oporni przed zakładaniem niemieckich hełmów byli właśnie ci mali mazurscy chłopcy, których nazywano Szwabami. Więc to też taki przyczynek do tych mozaik, do tych konfliktów również pomiędzy tymi grupami. Czy one potrafiły się jakoś dogadywać, czy jednak... No tutaj tym miejscem, w którym najszybciej następowała taka jakby koegzystencja, integracja, no to była szkoła, zdecydowanie, tak. W szkole była okazja do tego, żeby te różne grupy się spotykały. Wspólne lekcje, tak, jakieś zajęcia pozalekcyjne, gra w piłkę, wspólne zabawy. Wszystkie te działania integrowały tę młodą społeczność, natomiast z tym starszym społeczeństwem było zdecydowanie trudniej. Oni raczej trzymali się w tych swoich wewnętrznych mikrogrupach społecznych w poszczególnych gromadach i niechętnie się integrowali z innymi grupami. Natomiast co do młodzieży, dzieci, tutaj następował ten proces o wiele szybciej. Pewnie o tych stosunkach narodowościowych będziemy mówić jeszcze na kolejnych spotkaniach w przyszłości. Pan wspomniał o znaczeniu kolektywizacji dla tych zmian społecznych, które miały miejsce w latach 50. Przecież nie tylko na Warmii i Mazurach, w całym kraju. Natomiast tutaj nas ten wątek regionu mazurskiego i warmińskiego najbardziej interesuje. Jak wyglądał ten proces kolektywizacji? Początkowo, proszę Państwa, tak zwane ziemie odzyskane były postrzegane przez władze komunistyczne, które planowały kolektywizację jako taki wdzięczny obszar, na którym ta kolektywizacja będzie następowała szybko i sprawnie, a to wynikało częściowo z tak zwanego osadnictwa grupowego, dlatego że już od 1946 roku na terenie tym dawnych wielkich majątków junkierskich, a pamiętajmy, że Warmia i Mazury to był specyficzny obszar, w którym istniało przed wojną bardzo dużo majątków junkierskich przekraczających 100 hektarów powierzchni. No i te obszary, te dawne majątki ziemskie były parcelowane, dzielone na mniejsze gospodarstwa, ale żeby dokonać takiego podziału, najpierw sprowadzano kilkanaście rodzin, które wspólnie gospodarowały na takim majątku i po pewnym czasie on był dzielony. I były dwa sposoby, albo dzielono od razu, i przystępowali oni, ci osadnicy, do gospodarki indywidualnej, albo zawiązywali tak zwane spółdzielnie osadniczo-parcelacyjne, czyli przez 3 lata wspólnie uprawiali ziemię, a potem miał nastąpić podział. I władza komunistyczna w tym rodzaju osadnictwa, tak zwanym osadnictwie grupowym, dostrzegała szansę, że bardzo łatwo te dawne majątki, w których osadzono kilkunastu osadników, będzie przeorganizować na spółdzielnie produkcyjne. A już najłatwiej spółdzielnie osadniczo-parcelacyjne. I na Warmii i Mazurach w pewnym okresie było nawet 9 takich spółdzielni, ale do końca 1948 roku przetrwało 5. I co ciekawe, to były pierwsze spółdzielnie produkcyjne. Z tych spółdzielni osadniczo-parcelacyjnych wyłoniło się pierwszych 5 spółdzielni produkcyjnych, czyli mówiąc językiem takim potocznym, kołchozów, tak? Chociaż komuniści nie używali określenia kolektywizacji, mówili o spółdzielczeniu. Tak, jest. No, oni uciekali od słowa kołchoz, bo to słowo miało bardzo negatywne konotacje w Polsce przedwojennej, tak? Więc oni ewidentnie uciekali od tego pojęcia i określenia. Tak? Natomiast stąd mamy ten polski odpowiednik, spółdzielnia produkcyjna. Tak? Uspółdzielczenie wsi, tak się mówiło w sprawozdaniu. Tak jest, tak. Uspółdzielczenie wsi. Tak to nazywano. Natomiast później, no, kiedy już te spółdzielnie, to osadnictwo grupowe przestało być tym rezerwuarem do tworzenia spółdzielni produkcyjnych, przystąpiono do kolektywizacji wsi indywidualnych, czyli zasiedlonych przez indywidualnych rolników.
No i tutaj już ten proces następował zdecydowanie trudniej, bardziej opornie. No i metody, jakie stosowano, były podobne do tych, jakie stosowano w całej Polsce wówczas, czyli zebrania gromadzkie, trzymanie ludzi do 12, pierwszej często w nocy, kilka dni z rzędu, często oszukiwanie ich, stosowanie podstępu, odczytanie statutu spółdzielni typu pierwszego, czyli takiej luźnej spółdzielni, a danie, podsuwanie do podpisu statutu typu trzeciego, czyli już takiej typowej spółdzielni produkcyjnej, nachodzenie ludzi w domach, często członków partii, którzy mieszkali na wsi, nachodzili agitatorzy, zmuszali ich do tego, żeby zgłaszali akces do spółdzielni. Jak zdobyli 10 podpisów, to uznawali, że już spółdzielnia jest zawiązana i przystępowano do procesu rejestracji takiej spółdzielni. Tak? Na tym tle także dochodziło do konfliktów rodzinnych. Czytamy sprawozdania, w którym syn zagroził ojcu, że jeżeli wstąpi do spółdzielni, to zarąbie, tak? Czy uderzy siekiera, go głową, tak? Siekierą, tak? Więc tego typu relacje również mamy. Tego typu relacje Czyli wycieczki do Związku Radzieckiego, gdzie można było zobaczyć przodujące kołchozy, nie pomagały, no bo tam mąż żonę z widłami za to próbował gonić, a rzeczywiście ci ludzie, gdzieś tam spotkałem taki zapis, że po przyjeździe, przecież nie jechały tam osoby przypadkowe, tylko też już odpowiednio wytypowane pod względem ideologicznym, po powrocie ktoś tam się chciał wypisać z partii na przykład, czyli zobaczył i go to przekonało, ale trochę w inną stronę, więc ta propaganda nie działała zupełnie, ludzie stawiali opór. To były działania nie tylko różnych aktywistów ZMP-owskich, partyjnych, także ZSL-owskich, proszę Państwa, którzy dostawali takie zadania, ale to były działania służby Urzędu Bezpieczeństwa, które werbowały i no, za pomocą typowych represji zmuszały pojedyncze osoby do tego, żeby ci liderzy na wsi podpisali, a potem już szło łatwiej. No ale te spółdzielnie, mimo wszystko, że się nazywały Czerwony Październik albo jakoś tak podobnie, one wszystkie kulały, nie działały tak, jak chciała władza. Zdecydowanie działalność gospodarcza spółdzielni pozostawiała wiele do życzenia. Tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a już mi uciekła, umknęła mi. Natomiast proszę Państwa, to nie było tak, jak widzimy to, czy jak to określono w obrazie propagandowym, tak? Spółdzielnie były deficytowe. Państwo dopłacało mnóstwo środków do spółdzielni produkcyjnych. Ja powiem tyle, dotarłem do materiału w Kancelarii Tarnej Urzędu Rady Ministrów, z którego wynika, że na hektar spółdzielczy państwo dopłacało więcej niż do hektara PGR-owskiego. Spółdzielnie miały preferencje w uzyskiwaniu kredytów, bez kredytów nie funkcjonowały, nie miały środków do tego, żeby funkcjonować. Często te kredyty były przekazywane na wynagrodzenia dla spółdzielców, na wynagrodzenia. W związku z tym kredyt inwestycyjny, który miał służyć zakupowi maszyn, urządzeń, zwierząt hodowlanych, był po prostu przejadany przez spółdzielców. Ściśle statuty określiły tryb pracy. Każdy w spółdzielni drugiego, trzeciego typu miał przepracować 100 roboczo dni, przy czym te roboczo dni były ustalane w niektórych spółdzielniach, że tak powiem, bardzo lekką ręką. Niektóre prace lekkie zaliczano, na przykład godzinę takiej pracy za 3 godziny roboczo dnia, więc czasami dochodziło do tego, że w ciągu dnia niektórzy wyrabiali 5 takich roboczo dni, tych dniówek, więc następowała inflacja dniówek. To z kolei powodowało niskie przychody i tak dalej, więc wielką udręką funkcjonowania spółdzielni była ich deficytowość. Poza tym wśród spółdzielców wyrobił się nawyk oczekiwania na pomoc z zewnątrz. Oni świetnie sobie zdawali sprawę, że władza hucha i dmucha na spółdzielnie, bo miały one być dowodem wyższości gospodarki nad gospodarką indywidualną. Więc spółdzielcy często nie przejmowali się tym, czy wyrośnie, czy nie wyrośnie, czy będzie zebrane z pola, czy nie będzie zebrane z pola, tylko oczekiwali na pomoc z zewnątrz. Albo na pomoc POM-u, któremu nie zapłacą za maszyny, tak? Albo na pomoc ekip przysyłanych z miasta, które wspomogą spółdzielców, czy to w czasie żniw, czy wykopek. Tak? Więc spółdzielcy często takie postawy prezentowały, tak? Niedbałość w pracy, więc deficyty były ogromne. Do tego jeszcze trzeba powiedzieć o patologiach, jakie się szerzyły w spółdzielniach produkcyjnych. Kradzieżach, pijaństwie, no to były zjawiska powszechne. Także na Warmii i Mazurach. W 1948 roku zaczyna się ten ruch uspółdzielczenia wsi, a w 1953 właściwie te spółdzielnie zaczynają się już rozpadać.
Czy ten 53 rok to jest już zapowiedź destalinizacji także w tej sferze u nas na Warmii i Mazurach, czy to jest dopiero rok rzeczywiście 55, 56? 53 jeszcze nie, dlatego że 9 plenum i później drugi zjazd PZPR z 54 roku nadal uznawał prymat spółdzielczości produkcyjnej, nadal kładziono nacisk na uspółdzielczanie, ale obok tego zakładał również rozwój gospodarstw indywidualnych, równolegle, tak? Równolegle, czyli obok spółdzielni miano także położyć większy nacisk na to, aby rozwijały się gospodarstwa indywidualne. Tak, od 53 roku, od 9 plenum i od drugiego zjazdu. Coś, o czym chciałem powiedzieć, przypomniało mi się, gdy mówiliśmy, proszę Państwa, o tej propagandzie, tak, o tym nakłanianiu chłopów do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych, mówiliśmy o tym, że użyto do tego UB, ale także IMO. Czytamy w wielu sprawozdaniach, że na przykład w jakiejś miejscowości spółdzielnie zakładali szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i komendant Milicji Obywatelskiej. Mamy takie sprawozdania, tak? Ale proszę Państwa, tym momentem decydującym, moim zdaniem, z moich badań wynika, że tym momentem, który zapędził jednak chłopów do kołchozów, ci, którzy w końcu stali się członkami spółdzielni produkcyjnej, były sankcje ekonomiczne. Zastosowane przez władze od 50 roku to były przymusowe dostawy. Tak, najpierw obowiązkowy skup zboża, później przerodziło się to w obowiązkowe dostawy zboża, mleka, mięsa, ziemniaków, tych czterech podstawowych płodów rolnych. I wygórowane wskaźniki, tak, zastosowanie progresji w stosunku do wielkości gospodarstw. I drugi element to jest podatek gruntowy, podniesienie podatku gruntowego i połączenie go z opłatą na SFOR, Społeczny Fundusz Oszczędnościowy, tak, rolnictwa. To rujnowało chłopów i dla wielu z nich jedyną szansą, ucieczką przed głodem, było zapisanie się do spółdzielni. Stąd po wprowadzeniu tych narzędzi, zwróćcie Państwo uwagę, w 51, 52 roku, kiedy wprowadzono obowiązkowe dostawy, pierwsza połowa 53 roku, jest to najszybszy przyrost spółdzielni produkcyjnych w Polsce i na Warmii i Mazurach. Gwałtowny przyrost. Z czego on się wziął? No właśnie, przede wszystkim z tego nacisku ekonomicznego. Chłopi musieli dojść do przekonania w myśl władzy, że po prostu nie opłaca się gospodarować indywidualnie, że jedynym wyjściem dla nich jest po prostu funkcjonowanie w spółdzielni. Pamiętam taką opowieść jednego z mieszkańców wsi, która przez etapy, w pewnym momencie była właśnie spółdzielnią produkcyjną, że na stodole w jego podwórku, on był wtedy dzieckiem, jakaś nieznana ręka zapisała i ten napis podobno był widoczny przez długie lata, nie dał się zetrzeć. Tu mieszka wróg, nie oddaje państwu zboża. I to był jeden z tych elementów takiej presji na tego wroga, który nie oddaje zboża, żeby oddawał, albo niech się zapisze do spółdzielni produkcyjnej. Ja powiem więcej, niektórym chłopom władze i funkcjonariusze UB nakazywali, aby własnoręcznie takie napisy umieszczali na swoich gospodarstwach i musieli to robić. Bądź zaczepiać kartki, tak, że tu mieszka kułak, nie płaci podatku gruntowego albo nie odstawia obowiązkowych dostaw. No właśnie, a kiedy następuje odwilż? Bo muszę powiedzieć, że generalnie mówi się, że ten stalinizm trwał do roku 56. Tak naprawdę symptomy odwilż widać już po śmierci Stalina, choć to dopiero wtedy został aresztowany prymas, ale już w tym momencie, jak to któryś z więźniów... Może dlatego wtedy, kiedy już nie żył Stalin. Tak, opowiadał, że zachowanie strażników więziennych się nagle zmieniło. Natomiast no, jeszcze 3 lata ten system trwał i akurat jeżeli chodzi o Olsztyn, olsztyńskie, to moment pęknięcia tego systemu był wyjątkowo drastyczny. Tam te wydarzenia związane z przełomem październikowym 56 roku w Olsztynie przebiegały wyjątkowo gwałtownie i można powiedzieć, to miasto należało do jednego z takich najbardziej demonstrujących przeciwko samemu komunizmowi w Polsce w 56 roku. Zgadza się. Tutaj ten moment odwilży, ten rok 53, moim zdaniem, no to zdecydowanie to zapoczątkowała śmierć Stalina, tak? Takie powolne zmiany. W sferze gospodarczo-społecznej to było 9 plenum,
koniec października 1953 roku i tezy przygotowane na drugi zjazd, tezy zmian w polityce gospodarczej, tak? Czyli już nie tylko ten przemysł ciężki zbrojenia, ale również przemysł konsumpcyjny, tak? Oraz rozwój rolnictwa i środków żywności. Tak? To już była zapowiedź zupełnie innego myślenia gospodarczego. Rok 1954, no to mamy już rozwiązanie pewnych instytucji, o których tutaj nie mówiliśmy, tak? Instytucji wpisujących się w szeroko rozumiany aparat represji. Mam na myśli specjalną komisję do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. To jest grudzień 54, jeśli się nie mylę, została rozwiązana. Olsztyńska delegatura, bo w Olsztynie istniała delegatura, również przestaje istnieć. To są ta cała seria wystąpień Światły, zresztą związanego z olsztyńskim aparatem bezpieczeństwa. To tak, jest jedna z twarzy komunizmu. Był wiceszefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie w latach 45-6, tak? Czyli tu początki jego kariery w aparacie bezpieczeństwa miały miejsce. Podobno 8 kg złota wtedy wywiózł w Olsztynie. Takie pogłoski chodzi. Więc to raz. Dwa, no to są te przemiany w resorcie bezpieczeństwa publicznego, tak, i w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. One także znamionowały pewne przemiany. Dalej, likwidacja Wojskowego Sądu Rejonowego, a więc tego najbardziej opresyjnego sądu działającego na terenie województwa, który wydawał mnóstwo wyroków śmierci, tak, który sądził ludzi gdzieś tam posądzonych o działalność konspiracyjną, o nieprawomyślność w stosunku do nowej władzy, tak? Znienawidzony i budzący wielki strach Wojskowy Sąd Rejonowy. Rozwiązano prokuraturę rejonową w Olsztynie, Wojskową Prokuraturę Rejonową w Olsztynie, a więc kolejny urząd tworzący ów aparat represji. No są to pewne znamiona, które świadczą o tym, że coś zmienia się. Coś się zmienia, tak, w społeczeństwie. No, ten rok 55 tutaj z tej perspektywy młodzieżowej też mi się kojarzy z Dniami Młodzieży tu w Warszawie i delegacje z Olsztyna, z organizacji młodzieżowych także przybyły. Także tutaj wizytowały Pałac Kultury, spotkały się z młodzieżą z całego świata, tą kolorową, roześmianą, wesołą. I powróciła już inna młodzież do województwa, tak? To już byli trochę inni ludzie, zmienieni, tak? Zobaczyli, że jednak ten świat jest inny, nie taki, jak go rysuje gdzieś tam propaganda, tylko jest to świat otwarty i przyjazny, tak? A więc następuje także pewien przełom w świadomości młodych ludzi. No i rok 56, no to mamy 20. zjazd KPZR w lutym, tak? I te stopniowe zmiany, no wypadki w Poznaniu w czerwcu i październik 56, i te głośne zajścia w Olsztynie, naprawdę głośne zajścia w Olsztynie, których głównymi sprawcami byli studenci nowo utworzonej Akademii Rolniczej. WSR, tak? Czyli Wyższej Szkoły Rolniczej, którą utworzono w Kortowie, niedaleko wówczas jeszcze Olsztyna, dzisiaj to już dzielnica Olsztyna. W 50 roku przeniesiono szkoły rolnicze z Cieszyna i Łodzi właśnie do Olsztyna. Z tą myślą, że będą tu powstawać te wielkie gospodarstwa państwowe i spółdzielnie rolnicze, czyli te kołchozy, w związku z tym będzie potrzebna kadra do tego, żeby no, zawiadywać tym sektorem socjalistycznego rolnictwa. Stąd do Olsztyna przeniesiono te dwie szkoły i po sześciu latach okazało się, że studenci w październiku, jeszcze w trakcie trwania ósmego plenum, zaczęli organizować manifestacje. Tak? I pierwsza manifestacja, ja mam fotografię, pierwsza manifestacja, proszę Państwa, miała miejsce pod teatrem imieniem Stefana Jaracza w Olsztynie, wielotysięczny tłum. Jeszcze 21 października domagano się zmian, demokratyzacji. Tam jeszcze przemawiają partyjni. Tu jeszcze przemawiają partyjni. Jeszcze tu tak. Mhm. Tu jeszcze przemawiają partyjni, ale widzimy zgromadzonych ludzi. Nikt ich nie zmuszał do tego, żeby wyjść. Tak? Było to spontaniczne, że tak powiem. Było to spontaniczne. W miarę upływu tych dni październikowych, studenci, ten akcent studentów troszkę zaczął się zmieniać. Szczególnie po interwencji sowieckiej na Węgrzech. Już kolejnej manifestacji zorganizowanej 30
października 1956, ona ruszyła z Kortowasz, czyli z tego miasteczka uczelnianego do miasta, więc trasa wiodła kilka kilometrów, tam jest około 3 kilometry. I tych kilkuset studentów, którzy wyszli z Kortowa, idąc miastem, można powiedzieć, szeregi manifestantów rosły, dlatego że mieszkańcy spontanicznie się przyłączali do studentów, do tych okrzyków wznoszonych przez studentów, ale jednym z takich ważniejszych akcentów podnoszonych wówczas przez studentów była solidarność z narodem węgierskim. I oni się udali na plac Armii Czerwonej, dzisiaj to jest plac Bema, wówczas się nazywał plac Armii Czerwonej, i przygotowali kartki z napisami, który zawierał tak nową nazwę placu. Sami zmienili nazwę placu spontanicznie na plac powstańców węgierskich. Plac powstańców węgierskich. Tak? I początkowo władze miały pewne obiekcje, ale w końcu pod presją wyrażono zgodę na to, żeby nastąpiła ta zmiana. I ona przetrwała do połowy 1957 roku. Proszę Państwa, jest to ewenement w skali kraju, bo takich sytuacji nie mieliśmy w Polsce, w innych miastach. Tak? Studenci wyszli i zmienili nazwę placu z Armii Czerwonej, wyobraźcie sobie, na plac powstańców węgierskich. Powstańców, to powstańców też jest bardzo charakterystyczne, tak. Powstańców węgierskich. Pamiętajmy o tym, co wówczas działo się na Węgrzech, tak? Więc no, było to bardzo znamienne. Było to bardzo znamienne i później ten tłum udał się na plac Świerczewskiego i tam także wznoszono. Tu jeszcze mamy taką niewyraźną fotografię, która pokazuje to, co się stało. To jest ten plac Armii Czerwonej, którą przemianowano na plac powstańców węgierskich. Widzimy na środku placu dwie flagi, węgierska, polska, wieńce z kwiatami i tak dalej, tak? No teraz obecnie się nazywa plac Bema. Taką nazwę dzisiaj ma ten plac. Bem łączy po części Polaków i Węgrów. Tak? Także nie jest to też nazwa przypadkowa. Nie jest to nazwa przypadkowa. Ja mam taki w pamięci wydarzenie z 1958 roku. Wtedy, szanowni państwo, sąd wydał wyrok śmierci na dwóch członkach organizacji młodzieżowej z Olsztyna, która powstała w 1956 roku. To była grupa młodzieży, która wcześniej trafiała do domów poprawczych za włamanie do kina i zdemolowanie tego kina. Potraktowano to jako wybryk chuligański, choć w relacji jednego z nich powodem były odbywające się w tym kinie w Olsztynie dni filmu radzieckiego. Ale oni woleli mówić, że włamali się z innych powodów. To nie byli jacyś studenci, zwykli, prości chłopcy, chyba nawet niekoniecznie chodzący do szkoły, choć w okresie obowiązku szkolnego. Przesiedzieli swoje w tych zakładach poprawczych, wyszli akurat trafiając na wydarzenia 1956 roku. Jeden z nich opowiada: chodziłem na te demonstracje. Wierzyłem, że się coś zmieni. Po kilku miesiącach zauważyłem, że się nic nie zmieni. Postanowiliśmy założyć organizację. Nazwali ją WIN, Wolność i Niezawisłość. Ale po kilku miesiącach uznali, że WIN to jest nazwa odwołująca się do organizacji, która unika walki zbrojnej. Więc zmienili nazwę na Narodowa Organizacja Wojskowa i zaczęli zdobywać broń. Między innymi włamali się do bloków, ja potem tam wynajmowałem mieszkanie, w którym pracowali na Kołobrzeskiej, mieszkali funkcjonariusze milicji i tam była składnica, magazyn broni Ligi Przyjaciół Żołnierza. I oni zabrali stamtąd broń i przy okazji próbowali gdzieś tam w okolicznych wsiach rozbroić kilku milicjantów. W takiej sytuacji doszło do wymiany ognia, jeden z tych milicjantów zginął. I tak ci chłopcy trafili do więzienia, kara śmierci na szczęście niewykonana. Organizacja młodzieżowa, która powstaje już po przełomie październikowym, ale niewątpliwy wpływ na postawę tych młodych chłopaków, mają wydarzenia, w których uczestniczą w 1956 roku te demonstracje, w których oni wierzą, że coś to zmieni i to poczucie jednak niespełnienia. I to można powiedzieć, że to jest takie zamknięcie tego tak zwanego stalinizmu w przypadku Warmii i Mazur, ta druga połowa lat 50. Tak. Szanowni Państwo, pewnie o tym byśmy mogli rozmawiać jeszcze bardzo długo. Nasz gość ma jeszcze pewnie trochę fotografii i innych dokumentów związanych, tu twarze tamtego czasu.
Paweł Bojas, Wojas, Bendek, Krupa, Jan Klecha i Stanisław Tomaszewski, choć rzeczywiście taką najmocniejszą twarzą stalinizmu tego w skrajnej postaci był Mieczysław Moczar. Tak, mamy też. Moczar. Może pokażmy, przypomnijmy tą. To są, proszę Państwa, kolejni pierwsi sekretarze i to są fotografie tych, do których udało się dotrzeć, tak? Bo to nie są fotografie wszystkich tych wymienionych wcześniej. Szefowie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Henryk Palka, Józef Światło, tutaj proszę Państwa wymieniam, no jest to postać znana, nie w okresie stalinowskim, nieco wcześniej piastował funkcję wiceszefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, Franciszek Szlachcic, wszystkim bardzo dobrze znany, był najpierw pełniącym obowiązki, później szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, późniejszy przecież, słucham? Tak. Tak. I Kuźma Romaniuk, ostatni w okresie stalinowskim szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. No i tu macie Państwo fotografię tychże wymienionych osób. Franciszek Szlachcic, Kuźma Romaniuk. Wojewodowie, później po likwidacji urzędów wojewodów w 50 roku przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Początkowo Moczar przez 2 lata był wojewodą, po reformie administracyjnej z 50 roku przestał być wojewodą, zlikwidowano Urząd Wojewody, został przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przez kolejne 2 lata. Po nim funkcję tę przejął Juliusz Malewski, miejscowy Mazur, działacz, ale również włączony w ruch komunistyczny. I Zbigniew Januszko, bardzo ciekawa postać, przewodniczący prezydium od 52 do 56, tu jest zła data, 56 rok powinien być, tak, przewodniczący, ale jednocześnie wcześniej był dyrektorem Biura Regionalnego CUB w Olsztynie i dyrektorem Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego, czyli był takim wojewódzkim planistą, ja powiedziałbym odpowiednikiem Mińca na terenie Warmii i Mazur. Mhm. No i tu mamy fotografię, macie Państwo Moczara, tak, jeszcze z tych młodszych lat. On w zasadzie mówiło się, że został tam zesłany. Zgadza się. Do Olsztyna. Za zbyt bliskie związki z Gomułką, tak, i z ludźmi Gomułki. Juliusz Malewski jako przewodniczący i Zbigniew Januszko, tak, i Zbigniew Januszko. I jeszcze proszę Państwa, szefowie delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. No, była to instytucja, która posiadała, powiedziałbym, funkcje i prokuratorskie, i sędziowskie, i sądów. I wymieniam nazwiska, proszę Państwa, do fotografii nie dotarłem, ale to byli kolejni szefowie delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Chyba najbardziej taką znaną postacią później został Andrzej Burda, bo został profesorem prawa i został rektorem UMCS-u, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tutaj zwraca uwagę to, co w nawiasie każdy niemal został odwołany ze względu na słabe wyniki. Tak jest. Za słabe wyniki pracy delegatury najczęściej to była ta. Nie. No. Nie powiedziałbym, że tutaj terror był łagodniejszy na tym terenie, natomiast podobny ruch kadrowy dotyczył innych delegatur. To nie był ewenement olsztyński. Na przykład w przypadku Burdy, zobaczcie Państwo, on został zamieniony z Price'em. Price z kolei był szefem delegatury w Szczecinie i za słabe wyniki przeniesiono go do Olsztyna, a Burdę z Olsztyna do Szczecina. Prawda? Nastąpiła zamiana stanowisk. Tak? Tego typu ruch kadrowy dotyczył także innych delegatur. To nie była specyfika olsztyńska. Ale gdybyśmy wrócili do tych innych zestawień, choćby w pamięci, gdybyśmy do nich wrócili, to tam też zwraca uwagę, że ten ruch na stanowiskach czy sekretarzy, to jest duża zmienność rzeczywiście. To tak była jest. Chyba metoda rządzenia partii, tak, żeby przerzucać swoich tych pierwszych sekretarzy, czy tam prezesów, czy szefów z miejsca na miejsce, żeby nie wtapiali się w to środowisko. Partia jednak nie ufała swoim bojownikom. Zgadza się. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o pierwszych sekretarzy, nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. Z tych wymienionych kilku pierwszych sekretarzy, wszyscy poza ostatnim byli z nadania Komitetu Centralnego pierwszymi sekretarzami KW. Dopiero ostatni po wydarzeniach październikowych, czyli
Tomaszewski, Stanisław Tomaszewski, był miejscowym działaczem i został wybrany niejako przez komitet na to stanowisko, chociaż były bardzo silne opory, tak? Klecha nie bardzo chciał to zaakceptować, tak? Do samego końca, aż do konferencji wojewódzkiej nie bardzo chciał ustąpić z tego swojego stanowiska. Dlatego Tomaszewski początkowo był pełniącym obowiązki. Zresztą ta kariera Tomaszewskiego jest bardzo ciekawa, bo on zaczynał jako pierwszy sekretarz jeszcze KPPPR w bardzo niesprzyjającym powiecie braniewskim, tak? Późno zasiedlonym, gdzie no, były bardzo poważne problemy do rozwiązania i on się okazał takim dosyć sprawnym organizatorem i ta jego kariera w partii była bardzo, bardzo szybka i duża i się okazało później w całej tej historii powojennej, że on piastował najdłużej funkcję pierwszego sekretarza KWPZPR, bo chyba ponad 13 lat. Te czasy już minęły. Te czasy już stalinowskie, tak, gdzie te zmiany następowały bardzo szybko. Tak. Tutaj z tych postaci jeszcze, proszę Państwa, warto wymienić szefów Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie, też kolejni szefowie, Jan Krzeszowiec, Wacław Pietroń, Edward Kotowski, co najmniej 8 wyroków śmierci wydał, Roman Abramowicz, także co najmniej 8 wyroków śmierci. Proszę Państwa, myślę, że tą część zamkniemy i jeżeli mamy jeszcze jakieś pytania lub własne refleksje związane z tym tematem, to zapraszam do dyskusji. Tam chyba był pan pierwszy. Chciałbym dopytać o stosunek ludności ukraińskiej przesiedlonej w zasadzie na Warmii i Mazury do tworzonego nowego ustroju. W jaki sposób się zachowywano, czy byli przychylni, czy byli podatni na indoktrynację? Proszę o nakreślenie tej sytuacji. Autochtoni, tak zwani autochtoni i Ukraińcy, były to społeczności najbardziej zamknięte na Warmii i Mazurach. Społeczności, które nie chciały utrzymywać kontaktu z innymi grupami, dlatego że one były napiętnowane przez inne grupy. To jest bardzo ciekawe. Autochtoni byli postrzegani jako Niemcy, natomiast Ukraińcy jako Ukraińcy i ludzie powiązani z bandami UPA. Więc oni byli bardzo negatywnie postrzegani przez resztę społeczności Warmii i Mazur poza autochtonami, bo autochtoni się nie bardzo chcieli w to mieszać. Natomiast osadnicy z dawnej Polski, czy także przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, tak postrzegali Ukraińców. Warunki, w jakie trafili Ukraińcy, były bardzo ciężkie, bo zwróćcie Państwo uwagę, oni trafili stosunkowo późno, bo zaczęli przybywać na Warmii i Mazury w kwietniu, maju, lipcu, sierpniu 1947 roku, a więc w okresie, w którym te najbardziej atrakcyjne gospodarstwa na wsiach Warmii i Mazurach były już zajęte, tak zwane ciepłe gospodarstwa, to znaczy takie, które niemal natychmiast nadawały się do wznowienia produkcji, więc oni trafiali do najbardziej zniszczonych. Często wielu z nich trafiało do jednego majątku, który był parcelowany, chociaż zgodnie z zaleceniami, tak, były odgórne dyrektywy, aby zbyt wielu Ukraińców nie przesiedlano do jednej wsi. Była tam mowa o tym, że jeżeli gdzieś tam 3/4 ludności wsi stanowi ludność polska narodowo, to wtedy oczywiście resztę ludności może stanowić ludność ukraińska. Jeżeli tej ludności ukraińskiej było zbyt dużo, to były zalecenia, aby jak najszybciej dosiedlono do tej wsi ludność polską. Tak? Obawiano się, że ta ludność ukraińska gdzieś może tworzyć większość w jakiejś wsi. Do takiej sytuacji nie chciano dopuszczać. Poza tym miała obowiązek stałego meldowania się w urzędach bezpieczeństwa publicznego, w miejscowej administracji. Nie miała prawa opuszczania tych terenów Warmii i Mazur i powrotu na dawne ziemie. Ja dotarłem do bardzo ciekawych relacji już z okresu kolektywizacji. Otóż Ukraińcy na Warmii i Mazurach chętnie odpowiadali agitatorom, że oni chętnie wejdą w skład spółdzielni produkcyjnych, ale we wsiach, z których zostali wysiedleni. Tak? Czyli oni za cenę przystąpienia do kolektywu chcieli powrócić na swoje ziemie, natomiast absolutnie nie chcieli tworzyć spółdzielni na Warmii i Mazurach. Dotarłem do materiałów, które świadczą o tym, że oni opuszczali teren Warmii i Mazur, udawali się w pierwszym etapie, pierwszym rzucie do województwa lubelskiego, a stamtąd gdzieś w przyszłości planowali przedostać się na Rzeszowszczyznę i tam na tej Lubelszczyźnie wchodzili w skład zawiązywanych spółdzielni produkcyjnych. Najczęściej jeden ze wsi, Ukrainiec, jechał jako taki zwiadowca, orientował się w miejscu, jakie są warunki, czy są możliwości do tego, żeby resztę Ukraińców przybyło, wracał do swojej wsi
i pozostali tę wieś opuszczali. Nawet są relacje, że gdzieś tam właśnie z powiatu ubraniewskiego oni wynajmowali jakiegoś tam wozaka z podpieniężna, który lasami znał drogi i ich tak miał prowadzić, żeby gdzieś tam nie natknąć się na patrole milicji czy funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Nocami gdzieś tam przedzierali się na Lubelszczyznę. I to mamy w relacjach w roku 52, 3, 4, jak oni właśnie z Warmii i Mazur się wydostawali. Natomiast oni ewidentnie byli odseparowani. Można mówić o takim swoistym ostracyzmie wobec Ukraińców, pozostałej części społeczeństwa. Ja te dwie grupy nieprzypadkowo porównuję, autochtonów i Ukraińców, bo to były grupy, które były bardzo negatywnie traktowane przez pozostałych mieszkańców Warmii i Mazur. Pan chyba jeszcze tutaj miał pytanie, tak? I za chwileczkę. Chodzi mi o znanych działaczy politycznych i łubowskich. To znane jest tutaj takie nazwisko jak Moczar, jak ten Szlachcic z miejscowych, Juliusz Malewski, który był potem jeszcze długoletni posłem w latach 70. Tak, i to był autochton. Ale chodzi mi o tych sekretarzy, o tych łowców, którzy tam byli od 45 roku. Czy oni pochodzili tu z centralnej Polski? Są nazwiska nieznane potem. Czy oni pochodzili z centralnej Polski, czy byli właśnie ze wschodu, z tych województw wschodnich? Bo raczej autochtonów tam nie dopuszczano do policji. Nie, w większości cały aparat zarówno resortu tak zwanego bezpieczeństwa, czyli aparat represji, aparat polityczny, aparat administracyjny w głównej mierze stanowiła ludność napływowa. W głównej mierze. Nawet, wyjątkiem... Nawet nie ludność napływowa, a ludzie wysyłani już przez resort, żeby obejmowali określone funkcje. Żeby obejmowali określone funkcje. Byli to ludzie jak gdyby przysłani z zewnątrz. Tak? No i ich rodowód absolutnie nie wiązał się z miejscowym rodowodem, o tak bym powiedział, tak? Dziękuję. Ja się chciałam zapytać, jak panowie oceniają rzeczywistość przedstawioną w filmie Ida, a na Warmii i Mazurach. I jeszcze drugie mam pytanie, bo powiedział pan, że nie wiem, to w 45 roku został zerwany konkordat. Co to był za konkordat i jakie były dalsze losy tego konkordatu? Konkordat był podpisany jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej w 25 roku ze Stolicą Apostolską. I ten konkordat formalnie obowiązywał do 1945 roku i władze komunistyczne go zerwały po powołaniu administratur apostolskich, a poza tym uznały, że jeszcze w 1939 roku papiestwo naruszyło zapisy konkordatu, zmieniając granice diecezji, między innymi niektóre diecezje niemieckie, tak, te granice pozmieniano w taki sposób, że one objęły swym zasięgiem część ziem polskich II Rzeczypospolitej. I to komuniści także uznali za wystarczający powód do tego, żeby ten konkordat odwołać. Tak? Że to jest też jeden z powodów do tego, żeby konkordat odwołać. I tego konkordatu nie było aż do czasów Skubiszewskiego, tak? Czyli do lat 90. W latach 90. został podpisany kolejny konkordat, który obowiązuje do dzisiaj. Czyli przez cały okres PRL-u praktycznie tego konkordatu nie było, nie obowiązywał. I drugie pytanie było... O Idę. No Ida nie dzieje się na Warmii i Mazurach, dzieje się raczej, tak mi się wydaje, na Kurpiowszczyźnie. Tak. Na Kurpiowszczyźnie. Na Kurpiach. Na Kurpiach. Tak. Proszę bardzo. To nie Warmia i Mazury. Tak. Chodź po sąsiedzku. Czy są jeszcze inne pytania? Rozumiem, że nie. Drodzy Państwo, wobec tego będziemy kończyć to dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo dziękuję panu doktorowi Radosławowi Grossowi za przybycie, za udział i za tak wyczerpujące odpowiedzi, informacje na temat tego, co potocznie nazywamy stalinizmem w kontekście Warmii i Mazur, chociaż wiele tych uwag dotyczyło tak naprawdę i dałoby się przypisać również do tego, co się działo w ogóle w kraju, prawda? Ta specyfika też tu oczywiście była widoczna. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie, za to, że mimo tak ciepłej pogody byliście z nami i uczestniczyliście w tym spotkaniu i tradycyjnie dziękuję gospodarzom z przystanku Historia, z Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, że mogliśmy tutaj zadziałać dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, dwa słowa. Bardzo również dziękuję za zaproszenie organizatorom tego spotkania, no i również Państwu. Nie sądziłem, że w Warszawie są osoby, które również interesują się dziejami Warmii i Mazur, bardzo ciekawymi dziejami. Dziękuję bardzo. Ja też nie sądziłem, ale od października ubiegłego roku już to wiemy. Także bardzo, bo są stali bywalcy, można powiedzieć, niektóre twarze już rozpoznaję, także bardzo się cieszę z tego powodu. Następne spotkanie, o ile nie zdarzy się nic niespodziewanego, planujemy 16 maja, jeśli dobrze pamiętam, i gościem będzie dr Marek Siwiński. Temat może trochę lżejszy, ale też interesujący, o sporcie i turystyce na Warmii i Mazurach. Taki majowy region wątek. Turystyczny, czy jak najbardziej na tak temat. Jest. Dziękuję uprzejmie.